Francja wypowiada wojnę anoreksji, by ratować takie dziewczyny jak Louise Coutances. Dziś znów cieszy się życiem, ale przed 3 lata nie było wesoło. Miała 14 lat, gdy zachorowała na anoreksję. Kiedy nie mogła już przełknąć ani kęsa, trafiła do szpitala. Ważyła wtedy zaledwie 34 kg. Czułam się bardzo osamotniona, odizolowana od reszty świata. To tak, jakbym straciła 6 miesięcy mojego życia. Być szczupłą bez względu na cenę – to motto modelek, na których wzorują się nastolatki. Z sezonu na sezon coraz szczuplejsze. Nie dbają o zdrowotne konsekwencje. Przy wzroście 1,80 m ważą zaledwie 55 kg. Większość z nich utrzymuje taką wagę jedynie dzięki permanentnej głodówce. W latach 80. modelki miały jeszcze kobiece figury i były prawdziwymi gwiazdami. Naomi Campbell czy Linda Evangelista robiły to, na co miały ochotę. Zawsze trzeba było na nie czekać, a dziś modelki traktowane są jak wieszaki na ubrania. Konsekwencje są katastrofalne. Wiele modelek dbałość o figurę przypłaciło życiem. Jedną z pierwszych ofiar anoreksji była brazylijska Anna Carolina Reston. Została odkryta podczas jednego z konkursów piękności. Była wtedy 13-letnią dziewczynką. Jakiś czas należała do elity najlepszych modelek. W wieku 22 lat zagłodziła się na śmierć. Rozmiar 34-36 stał się normą dla wszystkich modelek, także dla Luizy i jej przyjaciółek. Trend idzie w kierunku im szczuplej, tym lepiej. To zdjęcie pokazuje, w jakim stanie wtedy byłam. Zupełnie się pogubiłam. Te kobiety mają pusty wzrok, są nieobecne. Ja czułam się wtedy tak samo. Psycholodzy ostrzegają przed oddziaływaniem takich zdjęć na młode dziewczyny. Z urodą i kanonem piękności nie ma to już nic wspólnego. Kobiety zagrożone anoreksją zatracają swoją kobiecość i powab. One nie są w stanie uwodzić, wręcz przeciwnie. Ale właśnie takie zdjęcia podobają się młodym dziewczynom i mogą je zachęcić do naśladownictwa. Te zdjęcia są przykładem, jak można zniszczyć własne ciało. Dziś na anoreksję cierpi 2 razy więcej dziewcząt niż jeszcze 20 lat temu. Na te szokujące dane zareagował francuski parlament. Przyjął nową ustawę, która zabrania zatrudniania zbyt chudych modelek. Francuskie agencje muszą teraz dostosować się do norm precyzujących dopuszczalną wagę i wzrost modelek. Kołotar Mouin jest modelką dużych rozmiarów, tak zwanych plus size. Jest dumna ze swoich sukcesów i nie ma najmniejszego zamiaru się odchudzać. Uszczęśliwiłam wiele kobiet. Czują się lepiej, kiedy widzą moje zdjęcia. To mnie wzrusza. Otrzymuję wiele listów od kobiet, ale też od mężczyzn, którzy dziękują mi, bo przywracam im radość życia, poczucie własnego piękna, bo teraz widzą, że nie muszą mieć żadnych kompleksów. Takie modelki to jednak wyjątek. Niewiele jest ich we Francji. W dodatku pracują głównie dla tanich domów mody, których klienci mają skłonności do nadwagi. Dla cara mody Karla Lagerfelda duże rozmiary są tematem tabu. Prowokuje wręcz wypowiedzią, że kobiety o rubensowych kształtach wyszły już z mody i nikt nie chce ich widzieć na wybiegu. Większość francuskich agencji modelek także jest przeciwna temu zakazowi, gdyż obawiają się konkurencji z zagranicy. Nie wystarczy przyjąć ustawy w samej Francji. Projektanci mody mogą sobie sprowadzić modelki z Mediolanu, Londynu czy Hamburga. Jeśli któraś z dziewczyn otrzyma zakaz pracy we Francji, to zatrudni ją zagraniczna agencja i wyśle z powrotem do Paryża. Louise popiera ustawę. Jest ona ważnym sygnałem i zarazem ostrzeżeniem przed anoreksją. Ta ustawa wytycza jasne granice. To ważne, żeby głośno mówić o tym, jak bardzo niebezpieczne są ekstremalne diety. Ustawa może temu najskuteczniej zapobiec. Louise wygrała z anoreksją. Okres choroby opisała w książce. Teraz koncentruje się na swojej przyszłości. Chce zrobić maturę. Choroba uświadomiła jej, jak cenne jest własne zdrowie.